Witamy na naszym kanale. Dzisiaj opowiem o niezwykłej roślinie, która od wieków wykorzystywana jest w ziołolecznictwie. Niezbędna w Twojej apteczce domowej. Jest to krwawnik pospolity, łacińska nazwa gatunkowa Achillea millefolium. Roślina w słowiańskim wierzeniu uważana była za ziele przynoszące szczęście w małżeństwie. W Skandynawii zaś noszono go jako amulet, który gwarantował miłość. Krwawnik to zioło, które znane jest ludzkości od tysięcy lat. Dobre dla wszystkich i na wszystko. Ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Od przyprawy do wszelakich dań, po lecznictwo. Ziele to ma także szczególne znaczenie w innym aspekcie. Stary przesąd mówi, że krwawnik przynosi szczęście w związkach. Co jeszcze powinniście wiedzieć o krwawniku? Choćby to, że lubią go sikorki. Nazwa gatunkowa Achillea pochodzi od Achillesa, bohatera wojny trojańskiej. W czasie walk został on ciężko raniony strzałą znaną dziś jako słaby punkt piętę. Bogini Afrodyta poradziła mu, aby do wyleczenia rany użył krwawnika. Dlatego właśnie roślinie nadano nazwę Achilleos. Nazwa gatunkowa millefolium pochodzi od licznych, rozdzielonych na całej łodydze liści krwawnika. Bo mille znaczy tysiąc. Co wiemy o tej roślinie? Jak rozpoznać krwawnika? Roślina ta rośnie na łąkach, polanach, nieużytkach i polach uprawnych. Występuje powszechnie prawie na całym świecie, gdzie często uznaje się ją za chwast. Uprawę krwawnika pospolitego z powodzeniem można prowadzić w warunkach domowych, na przykład w doniczce. Roślina ta ma wysokie łodygi osiągające wysokość od 50 do 80 cm, pierzaste liście i kwiaty o kolorze białym do różowego. Cała roślina ma silny, charakterystyczny zapach. Kwitnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Liście można zbierać cały rok, ponieważ szybko odrastają. Skoro więc krwawnik występuje w legendach i stosowany jest przez farmakologów, ekspertów ziołolecznictwa i lekarzy od wieków, to warto samemu przekonać się, jak działa krwawnik i czy historie o prozdrowotnych właściwościach ziela krwawnika nie są przesadzone. Wiemy o tym, że krwawnik zawiera bardzo wiele cennych substancji, na przykład olejki eteryczne, flawonoidy, sole mineralne, witaminy C, K, miedź, cynk, żelazo, siarkę. Przez to krwawnik ma działanie antybakteryjne, żółciotwórcze, przeciwzapalne i antyseptyczne. I można go stosować wewnętrznie jako nalewka, napar, a nawet wino oraz zewnętrznie jako okłady i maseczki. To zioło jest wszechstronnie wykorzystywane przy schorzeniach właśnie związanych z układem pokarmowym, takich jak wszelkie stany zapalne, nieżyć żołądka, wrzody żołądka, niestrawność, przewlekłe zaparcia, hemoroidy, wzdęcia, nudności. Ziele krwawnika działa rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit, dróg żółciowych i moczowych. Wzmaga wydzielanie żółci, hamuje drobne krwawienia z przewodu pokarmowego i przyspiesza gojenie się ran. Ta roślina ma ogromne znaczenie, kiedy organizm jest osłabiony. Wzmacnia go, podnosi odporność i także sprawdza się w leczeniu stanów zapalnych gardła oraz jamy ustnej, na przykład choroby dziąseł. Warto go stosować, by pozbyć się bólu gardła i uciążliwego kaszlu oraz przy zapaleniu spojówek. Krwawnik pomaga również w dolegliwościach kobiecych.
reguluje cykl menstruacyjny, łagodzi dolegliwości związane z miesiączką, redukuje też nieprzyjemne objawy menopauzy. Zioło to pomaga również w walce z migrenami. Polecany jest również dla osób z cerą trądzikową ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i oczywiście zawartość cynku. Pomaga również w pielęgnacji urody ze względu na swoje właściwości odmładzające i wybielające. Zmniejsza pory i zmarszczki. Zapobiega wypadaniu i przetłuszczaniu się włosów. Czy możemy go stosować na komary? Oczywiście, że tak. Weź szybko świeże liście i kwiaty, uczyń na papkę i posmaruj swędzące miejsce lub przemyj naparem i już. Jak sporządzić napar? By przygotować napar z krwawnika, należy zalać szklanką wrzątku jedną łyżkę suszonego ziela. Parzyć pod przykryciem 15 minut, przecedzić i pić 2 razy dziennie po pół szklanki. Ciekawostki o krwawniku. Krwawnik cieszy się powodzeniem nawet wśród ptaków. W jednej z dolin na Korsyce sikorki modre, przygotowując sobie gniazda, wplatały w nie gałązki krwawnika, które znalazły się tam obok lawendy i ziół. Po zabraniu im tego elementu domostwa, sikorki uzupełniały je na powrót. Modraszki zatem wiedzą, co dobre. Smakiem krwawnika raczą się młode sarenki, które zmagają się z dolegliwościami żołądkowymi. Przypuszcza się, że wybierają one tę roślinę jako lek na problemy układu pokarmowego. Krwawnik był jednym z wielu ziół dodawanych do piwa. Zanim proces ważenia zdominował chmiel, dodawanie ziół miało 2 cele. Działało konserwująco, hamując rozwój mikrobów w piwie i dawało charakterystyczną goryczkę. To wskazuje na bakteriobójcze właściwości krwawnika, które przydawały się w procesie gojenia ran. Czyli wynika, że bierzmy przykład ze zwierząt. One wiedzą, co dobre.